Bo tu jeszcze mówimy się komisja, ale wtedy wiedzimy się. No i piąty. Proszę Państwa, projekt uchwały zarządu. Uprzejmie Państwa informuję, że jeżeli chodzi o druk numer 9, wysłaliśmy do Państwa informację. Przyszła z miasta decyzja, że musimy zrobić tak jak w roku poprzednim korektę wcześniejszej już przyznanej kwoty o 60 tysięcy. Musimy zwiększyć zadania, które dodatkowo są rozmawiać na ten temat. Z wielkim bojem walczyliśmy o zadanie projektowe, a tu jeszcze 60 tysięcy trzeba zmniejszyć. Myśmy ten projekt, proszę Państwa, jako zarząd też nie był w tej sprawie jakby jednolity, bo to jest jakby kompromis. Łatwiej jest dodawać niż ścinać. Żadne zadanie nie zostało w tym projekcie całkowicie ściągnięte. Próbowaliśmy ściągać tym większe zadanie. W związku z powyższym propozycja nasza jest taka, że są poprawki, żeby ściągnąć z pomocy społecznej zakupu opołów w kwotę 10 tysięcy do kwoty 6 tysięcy. Z remontu domu kultury, bo tam 45 tysięcy do 40 tysięcy, ze stulecia odpadów ściągnąć 5,5 tysiąca, 60 do 54,5. Do dofinansowania patroli policyjnych na liczbowej dla komisariatu 5,5 tysięcy, zmniejszyć uporządkowanie drzewostanu na zboczu lasowym z 100 tysięcy do 30, zmniejszyć zagospodarowanie zarazów wody z 30 do 20 i zmniejszyć rezerwę celową. Znaczy rezerwę, nie celową, tylko rezerwę z 500 zł do zera, żeby nie było rezerwy. To jest nasza propozycja, decyzja należy do Państwa. Otwieram dyskusję. Proszę. Czy to mi się powtórzy, ale... Literówkę. Ja się zastanawiam, patrząc na pierwszą pozycję, z której ścinamy, tak ten moment sukcesywnie obniżamy środki, które dodajemy. Tak się zastanawiam, czy na tyle się w naszym społeczeństwie polepszyło, że tam nie potrzeba tego? Czy na tyle się zmniejszyła wrażliwość radnych, że dajemy po prostu mniej? Głównie chodziło o żabu, bo pało na głównie chodziło o energię. Chcę tylko przypomnieć, że kiedyś tutaj na tej sali rozgrywały się sceny, rozgrywanie szat radnych, którzy mówili, że na moc nie wolno ściągać pieniędzy, wydawali się prawie 60 tysięcy złotych. Dzisiaj ta kwota jest żenująca. Więc nie wiem dlaczego. Nie, no ja rozumiem, że kryteria się zmieniły, dlatego mówię. Kryteria się zmieniły, bo albo jesteśmy bogatszym społeczeństwem i nie ma tych osób, które potrzebują naszego wsparcia, albo kryteria się zmieniły, bo radni uważają, że jest to niepotrzebne. Uważam, że to jest nieporozumienie, bo daliśmy tylko 10 tysięcy. Uważam, że już jest za mało. Jeszcze się ściąga te środki. To myślę, że to jest jakieś niepoważne. I tyle. Znaczy, jest propozycja, ale trudno. Znaczy, można zawsze zmienić poprawkę i będzie jeszcze ściągnięty. Nie, no tylko zwykłowo. Można ściągać. Są zadania, z których można ściągać środki. Uważam, że akurat to zadanie nie jest miejsce, z którego powinniśmy ściągać. Bo zostawiamy na przykład środki na... wydajemy coraz więcej na gazetkę, 6 tysięcy złotych wydajemy na redaktora naszej gazetki. Dnia dzisiejszego nie usłyszałem i nie dostałem odpowiedzi, chociaż prosiłem o zakres. Czym się zajmuje redaktor naczelny, czy redaktor, czy pani, która się zajmuje podróżką, co jest zakresem jej obowiązku? No wydanie 4 gazetek w ciągu roku 6 tysięcy złotych. No dla mnie to jest jakieś nieporozumienie. Z czego część gazetki leży tam.
A my, proszę Państwa, ściągamy z opału. Ja rozumiem, że za chwilę padnie kwestia, że za chwilę nie będziemy mogli palić węglem czy drewnem. No oczywiście, do 5 lat tak. Ale proszę Państwa, dzisiaj ci ludzie, gdzie zima i ci ludzie będą potrzebowali tej pieniędzy. Proszę mi wytłumaczyć, co się zmienia, że przedtem na tej sali były awantury, że nie wolno ruszyć 60 tysięcy na most, a w tej chwili ile nam zostało? 15, 20 tysięcy? Bo nie mam przed sobą całej listy. Ile zostało? Jesteśmy takim obecnym społeczeństwem już, że nie ma potrzebujących? Gdzie jest komisja społeczna? Nie jest komisja. No nie, ja chciałbym usłyszeć głos komisji społecznej. Czy ktoś był i rozmawiał z Panią i powiedział pani kierownik Nowak, że będą ściągnięte środki, jeszcze będą uszczuplone? To jest uchwała zarządu, nie jest rady tylko... Proszę Państwa, tak jak maleje w tej petycji pomoc społeczna, tak rozrastają się w niesamowitej ilości wszystkie konkursy. Przecież jak wziąłem sobie przed wielu, wielu lat, to były 2-3 konkursy, a w tej chwili na przykład tyle co na węgiel dla całej dzielnicy daje na jedną szkołę. Te 6 tysięcy. No więc po prostu może ja jestem zdania, że powinniśmy ściągnąć po prostu z innych zadań, a tu jednak minimalnie to szkoda. Dajemy 6 tysięcy, bo mam tu przed sobą tutaj jedną, ale nie widzę. 6 tysięcy. Na którą szkołę dajemy 6 tysięcy? Na którą? Tak, już widzę. A przy liceum ogólnokształcącym są te 2000 kurs, 2000 pracownia samorządowa i 2000 konkursy w tej samej szkole. Ale to rozumiem oczywiście, że to nie są konkursy. No ale to jest jedna szkoła. Tyle samo dokładnie to ma, co zarząd postawia na węgiel dla wszystkich podróżnych mieszkańców. Kolega Tomek, chciałbym powiedzieć, ja rozmawiałem, oczywiście to powtarzam. Mówiłem to na tamtym razie z panią Urszulą, ona powiedziała, że niestety ten węgiel, który my przyznajemy, w zdecydowanej większości jest sprzedawany na alkohol. I to powtarzam jako mantrę, żebyście Państwo przyjęli. Niestety słyszałem to od pani. Ale czy rozumiesz, że MOC wnioskuje, żebyśmy nie dawali pieniędzy na opał? No to nie, no to nie jest tak, ale ja, pan Tomek rozumie, że jest odpowiedzialną osobą, która ma kontakt z MOC-em i wie, co mówi, no. Przepraszam, ta pani nigdy nie powie, żebyśmy pieniędzy nie przyznali, no. Przepraszam, to chyba byłaby niezrównoważona. Stwierdziła, a ja? Dała coś do zrozumienia, więc w związku z czym my, proszę Państwa, możemy dać, nawet i więcej. Ja popieram marzenie oczywiście, że nawet to byłoby coś o tych konkursach, o których też mówię. Za każdym razem, jak ustalamy... Tomku, ale Ty jesteś, ale Tomku, projekt zarządu, to był projekt zarządu, lista zadań powierzonych w zakresie zarządu. No dlaczego, Tomku, zarząd? Po raz kolejny, po raz dzisiaj o tych konkursach od 3 lat. Jeżeli jest problem z tymi konkursami, to dajcie Państwo jako projekt zarządu, wreszcie wszystkie te konkursy. Ale to jeszcze raz odpowiem i nie bądź zdziwiony. No, w tym zarządzie, tak jak zresztą przewodniczący sądzę, nie było, że tak powiem, konsensusu, czyli wszyscy się zgadzali z tymi propozycjami, które ale to są takie, ale złóż taką, w tym zarządzie jest również pani, która jest wiceprzewodniczącą, która, jak powiem, ma edukację i broni tych zarząd. Ja rozumiem. Inni bronią, chociaż na przykład ten jako Iwona wiedzą, że on sprawy związane z kulturą. Broni tych zarząd. Ja również bronię zarząd, które są zabrane czy dzielenia, czy druga. W związku z czym, to każdy gdzieś tam broni. Jaki sposób. Taki konsensus był. Natomiast proszę mi nie zarzucać ust, że jeśli ja mówię, że jestem przeciwnikiem, ale ja rozumiem, że
jeśli dochodzimy do jakiegoś konsensusu, to poproszę dać rękę. No przepraszam, wolno mi 10 zł. Ja jeszcze raz powtórzę. Cały czas używa się argumentu konkretnego. Notabene, pan Markiewicz złożył i wprowadził imprezy w przedszkolach. I wprowadziliśmy to. Ja też jestem przeciwny. Tylko proszę bardzo złożyć poprawkę konkretną. Ale rada się głosowała to. Dobrze, Tomku, ale ty od 3 lat powtarzasz i mówisz, że te konkursy są niepotrzebne. No to złóż poprawkę. Ale składałem. Nie złożyłeś się. Składałem poprawkę, że myślę, że to jest projekt zarządu, jestem zarządcy. Z tym projektem się zgadzam. Proszę Państwa, ja chciałem wytłumaczyć jeszcze sprawę odnośnie węgla i pomocy społecznej. Otóż to nie jest tak do końca. Znaczy ja bym nie chciał, żeby było przeświadczenie, że jak zmniejszy się ilość węgla, znaczy pieniędzy na węgle, to ktoś to jest potrzebujący nie otrzyma węgla. Nie dawaliśmy kiedyś tam wcześniej na węgiel. Do tego co pamiętam, to pan Bolek z takim projektem węglowym tu wszedł do lat. Ale jak już z tego co ileś tam lat temu. Była potrzebna pomoc MOPS-u, no to się dawało na MOPS. Jak nie jest potrzebna pomoc, to się nie bierze. No i taka jest ta. Ja powiem tak. Osoby, które w mieście potrzebują pieniądze, bo są zasady wspólne dla wszystkich mieszkańców. I pomoc społeczna tym, którzy mają niskie dochody, tam przeliczone na członka rodziny, otrzymują pomoc i fizyczną, czy tam dopłatę do gazu, czy dostają do czynszu, czy dostają do węgla. W związku z powyższym, nasze środki, które dochodzą, obniżają pułap, bo cały czas przecież rozmawiamy na ten temat, że obniżają pułap tych, że czasami ktoś jest na styku środków, znaczy na styku tej pomocy społecznej i wtedy skakują. No tak, to nie jest tak, że... To są przypadki losowe, czyli ktoś przekracza, jest ciężka choroba i po prostu MOPS-u nie może dać, to ten człowiek, mimo że po prostu nie spełnia tych kryteriów, ale jest w krytycznej sytuacji. I powiem tak, Sierlicy ma jako jedna z nielicznych dzielnic, dofinansowujemy, bo nie wiem, czy była jeszcze dzielnica na dzisiaj. Na pewno nasze pieniędzy pija. Ale chciałem tylko uzupełnić, że nie wiem, czy oprócz naszej dzielnicy, nie mam dzisiaj wiedzy, ale z tego wiem, co chyba nie. Oprócz naszej dzielnicy, czy któraś dzielnica dofinansowuje z priorytetów do zakupek? Ale to tak samo, że... Nie, ale nie, to ja mówię, jak uważę, że żadna dzielnica nie daje rocznie tyle pieniędzy dla wielu. A policja jest dofinansowana z budżetu państwa. Tak jest. Ale jest... Ale... Chodzimy z jakiego radio? W artykuł prasowy, jak dzielnice dają pieniądze i oczywiście dają pieniądze... W pierwszej wersji... Ale może pozmieniamy i się nie dogadamy. Problem polega na tym, że czasami bierzemy uchwałę tą pierwszą, a potem są zmiany i ostatnie dołożenie tych dzielnic, które stwierdzaliśmy, że nie dały, okazuje się, że w późniejszej wersji dały. Ale zmierzam do czego? Jesteśmy jedną z nielicznych, jak nie jedyną dzielnicą, która dofinansowuje węgiel. Oznaczałoby to, że inni nie dbają o pomoc społeczną, czy mamy większą biedę? Nie. Jeśli jest taka wola Rady, jest to propozycja. Przy obecnej tendencji, po pierwsze związanych z węglem, a po drugie związanych z tym, że no, ta pomoc społeczna nie zawsze trafia tam, gdzie powinna trafić, bo to jest problem dystrybucji. No i oprócz tych głosów, w każdym razie była propozycja zmniejszenia i została przyjęta do kwoty 6 tysięcy, czyli o 4 tysiące zwiększenie. Jeżeli chodzi o rozumienie, że zmniejszenie z remontu Domu Kultury przez 3 ostatnie lata dajemy na remont na Sokolskiej, byliśmy promotorem tego przełożenia miejsca, czujemy się odpowiedzialni, ale remontujemy łazienki, korytarze, 45 do 40 rozumie, że nic się nie dzieje. Podobna sytuacja z odkładami Dnia Podwórza, na stulecia połączenia nic się nie stanie, jak będzie to o 4,5 tysiąca. Podejrzewam, że jeszcze tu jest pewna rezerwa. Dofinansowanie patroli policyjnych 5 tysięcy, też była dyskusyjna sprawa, ale uważaliśmy, że to zadanie nie wchodziliśmy w poprzednich latach, nic się nie stanie, nikomu się nie stanie krzywda. Uporządkowanie drzewostanu na Lasowy,
też uznaliśmy, że jest to świeże zadanie, nie do końca zobaczymy, czy będzie można w ogóle cokolwiek zrobić, zresztą na komisji, bo ostatnio w tej sprawie też bardzo gorąca dyskusja. Zmniejszenie kwoty do 30 tysięcy. To samo, jeżeli chodzi o bagier. Jest to szukanie też kompromisu. Oczywiście widzę poprawki, są tutaj bogate. Można z każdej rzeczy. Wydaje się, że jest to najmniej jakby bolesne. Pytali się o konkursy, czy o te, bo tu jest dyskusja na temat przedszkoli. Proszę Państwa, dokładamy do każdego przedszkola 500 zł. Ale dzięki tych 500 zł jest naprawdę duża wspólna, rodzinna impreza dzieci, rodziców, pewna integracja również tej społeczności, bo w większości to są mieszkańcy nasze dzieci, którzy tam mają dzieci. Czy to jest kwota, która stanowi będzie? Pewnie, że bez tego też się nic nie stanie. No bez żadnej kwoty tu się nie stanie, bo są priorytety, które mogą być, a nie muszą. Oczywiście. Dziękuję. Panie Przewodniczący, kompromis to jest coś, co wynika z wysłuchania wszystkich. Przy ustalaniu tego, tej listy zadań priorytetowych nie było kompromisu. Była poprawka grupy radnej, która en bloc zmieniła wszystko, albo prawie wszystko, łącznie z tym, że nawet nie wyszła poprawka Komisji Edukacji. To o jakim my kompromisie rozmawiamy? To po co my mamy komisję? Po co się komisja kilkuosobowo zbiera i ustala poprawki, które nie były, dotyczyły wszystkich rzeczy? Tylko grupa radnych, która dogada się ze sobą, tworzy spółdzielnie, i to nazywamy kompromis. Ja nie wiem, czy pani przewodnicząca ma grupę radnych, które ja mówię. Panie przewodniczący, i pewnie tak jest. I pewnie tak jest. Tylko pytanie, czy to jest, pytanie jest tylko takie. To jest kompromis. To jest kompromis. Ja mogę powiedzieć tak. Ja wiem, że kto ma słowo kompromis. Wracamy do sytuacji takiej, że kto ma większość, ten ma władzę. Ja mówię o tym. Tylko, ale zawsze tak było. Tylko, że... Tylko nie było sytuacji takiej, że były, to znaczy tak, czy były w tamtej kadencji uchwały grupy radnej? No pytam się. Nie było. Zaraz, ja muszę coś powiedzieć. Ale proszę Państwa, będzie chciał miał pan większość i zrobił pan najstarszy, bo pan nawet okręgi zlikwidował. Panie Bolku, ja już panu powiedziałem. Ja jestem odpowiedzialny za wszystko. Natomiast pan jest zawsze powód do pamięci. Nie. Żadnych okręgów nie zlikwidowałem. Dobrze. A zobaczy pan i wspomni pan moje słowa i sam pan, przepraszam, nie głosował pan za tym, bo się pan wstrzymał, bo pan nie wiedział, o co chodzi. Panie Bolku, zobaczy pan, że jeszcze w tej, że w przyszłej kadencji niestety stare podwórze straci następne. No i bardzo dobrze. No, to się pan cieszy. I bardzo dobrze, pod jednym warunkiem, że nic nie będziemy manipulować. Ale na pewno tak nie będzie. Panie Bolku, to po pierwsze. Panie Bolku, jeżeli ktoś manipulował przy okręgach, to myślę, że niech pan sobie zobaczy. Proszę Państwa. Mogę mówić o słowie kompromis w duchu tym, że na zarządzie szukaliśmy takiego rozwiązania, które nie spowoduje rozwalenia tego, co przyjęte zostało wcześniej. I w tym duchu mogę powiedzieć, nie znam żadnych innych pozakulisowych rozmów oprócz zarządu i mogę Państwu to z pełną świadomością powiedzieć. Trudno zabronić grupie radnych, nie wiem, czy się spotykają, dogadują. Możliwe, że tak jest, ale w tej sprawie możemy tylko powiedzieć, no większość rady decyduje. Ja liczę, że zwycięży zdrowy rozsądek i dyskusja merytoryczna. Jeśli projekt zarządu nie do końca, trudno, żeby satysfakcjonował. Jeżeli się Państwo z którymiś punktami nie zgadzacie, proszę przedstawić poprawki, proszę również wykazać źródła finansowania, żeby się ta poprawka, żeby się finansowała. Też nie jestem usatysfakcjonowany, bo to też jest jakiś kompromis, bo to nie jest autorski pomysł młoda przykład.
tylko wynegocjowane wśród tutaj kolegów zarządu. Mamy już program. Tak, no, widzę, że tutaj spływają poprawki. Ja bym się poprosił. Proszę, ja jednak chodzi, żeby trzymali meritum i proszę sobie zdać sprawę, że ta sesja jest nagrywana, także pokaz. Bardzo dużo mieszkańców ogląda i mi się wydaje, że tutaj wstyd, jak się takie sytuacje... Panie Tadeuszu, zwrócił nam pan uwagę i pan jako ojciec tutaj czuwający nas pan bardzo cieszy się, że taki zdrowy rozsądek. Panie Tadeuszu, mieszkańcy ogląda. Cieszę się, że mieszkańcy ogląda. Ale nie wiecie państwo, jak się tym mieszkańcom interesuje. Panie Tadeuszu, naprawdę, niech się pan od nas nie martwi, ma się pan o siebie. Nie, to, ta rada to jest tutaj członkiem i mnie interesuje. No, niech się pan ma dobrze, cieszymy się, się, że pan dbał dobrze i nie ma. Mogę? Panie przewodniczący, ale jest jedna bardzo ważna rzecz. Proszę. Ja bardzo panu chciałem. Słucham proszę. Bo rozpoczął pan. I była dyskusja. Pan Jacek Bednarz zabierał trzy razy głos. Chce pan zabrać głos? Nie, ja tylko mogę powiedzieć jedną rzecz. Panie przewodniczący. Panie przewodniczący. Słucham. Ja rozumiem, że pan Jacek Bednarz radny wyrasta nam na aktora dzielnicowego i według tej wiedzy, którą pan Stecki nam przekazał, że jest nagrywany. Robię, proszę pana, czy ja panu przeszkadzam? Zajmę się powiedzieć panu Bednarz. Tak, więc proszę pana, robi to w taki sposób, żeby po prostu właśnie na tych nagraniach, bo na nic, jak on to dbał, czy nic, o to wszystko. Tutaj panu jedną rzecz. Wywołał mnie do tablicy, nie pana, tylko mnie z nazwiska. I muszę panu powiedzieć jedną rzecz. Tak, jest to prawdą, że w poprzednich kadencjach, będąc w komisji, proszę pana, społecznej, rzeczywiście zabiegałem o mnie. Obejrzę. Ale powiem panu jedną rzecz. Od tego czasu się troszkę zmieniło. Bo również, proszę pana, kryteria, które dopuszczają siedział węgla, powiększyliśmy na prośbę pani. No pani, pan wie, o kim jest, no pani, którą pani zna ty. Proszę pana o okrąg. Ale jeśli pan chce coś mówić, jeżeli panie przewodniczący, kiedyś było wyraźnie powiedziane, ile trzeba mieć dochodu, żeby dostać węgiel? To rzeczywiście ta kwota potrzebna była różniejsza. W tej chwili kryteria są większe. Pani przewodnicząca komisji społecznej może powiedzieć, ile teraz podwyższono do 200%. To najniższe. Bo to jest ważne. Troszeczkę się zmieniła sytuacja, że ta postawa kiedyś żeśmy dawali, o której pan tak mówił, była tak jaka była, nie pamiętam ile, 419, nie mogę się mylić. W tej chwili, żeby doprowadziliśmy do tego, że powiększyliśmy dostęp do tego węgla ludziom, którzy mają trochę więcej niż moc, że tak powiem, podaje jako możliwość. Nie znamy danych MOPS-u, natomiast każdorazowe przydzielenie tego węgla przychodziło w pismo i myśmy je opiniowali, opisane dokładnie sytuacja, czy tej osobie godzimy się przyznać, czy nie. Czyli rozumie, że nie ma jakiegoś rozdawnictwa węgla bez naszej wiedzy. Nie wiem. Chyba, że pan chodzi do MOPS-u i zamawia pan na przykład, że ktoś dostanie. Czyli właśnie... Nie, ale ja tylko... Jeżeli nie spełniał ktoś kryterium, przypomnij się za ale to pan chyba nie słucha tego, co pan mówi, tego co ja powiedziałem. Ja naprawdę nie jestem tak zdolny jak pan, ale wiem, co mówię. Proszę państwa, myślę, że nie. Proszę państwa, mam to... Nie każdy jest z wykształcenia ogrodniki, który się zna na wszystko. No. Panie Markiewicz, ja się siedem raz, proszę państwa, poprawek jest jedna duża. Będę ją, zaraz ją odczytał. Prosiłbym, żeby emocje troszeczkę opadły. Mamy za 5:08. Kolega Jacek będzie musiał za chwileczkę wyjść, a musimy zrobić posiedzenie komisji. Ja tą dyskusję, robię przerwę w trakcie dyskusji. Zrobimy i po przerwie. Poprawki, bo chcemy, żeby nie było. Poprawkę zarządu mamy.
poprawkę zarządu. Poprawkę zarządu znamy. Uchwałę. Propozycję uchwały. Znaczy, tak, przepraszam. Poprawkę, propozycję, projekt uchwały. Przepraszam, cóż. Poprawka, to jest poprawka, rozumiem, pani Tyrkowskiej, tak. Pisała. I teraz tak, paragraf 1. Wprowadzić następujące zmiany. Pozycja 20. Organizacja Rajdu Podmórskiego Małopolskiego Konkursu Matematycznego w Szkole 26 zmniejszyć do kwoty 1000 zł. Dzień dobry. Nie, ale każda od 20 do 31 będzie o 500 zł zmniejszone. Organizacja Świata Szkoły Konkursu Matematycznego Zespół ZSP1 zmniejszyć o kwotę 500 zł. A jak to naprawdę? Ja czytam poprawkę. Ja nie jestem w stanie. Znaczy, ja czytam poprawkę, proszę Państwa. To proszę sobie wziąć uchwałę. Zmniejszyć pozycja 22. Zmniejszyć kwotę o 500 zł. Organizacja Święta Szkoły w Szkole 137. 500 zł organizacji. Zostaje na 1000, tak? Pozycja 23. Zmniejszyć o kwotę 500 zł. Organizacja konkursu matematycznego Czarczar Szkoła 29. Zostaje 1000. Zmniejszyć o kwotę 500 zł. Organizacja imprez, debata, konkurs taneczny Szkoła 65. Zostaje 1000. Zmniejszyć o kwotę 500 zł. Organizacja imprezy Dni Sienkiewiczowskiej Gimnazjum 34. Też zostaje 1000. Zmniejszyć o kwotę 500 zł. Organizacja konkursu wiedzy o księdze Józefie Tischnerze Gimnazjum 51. Też 1000. Zmniejszyć o kwotę 500 zł. Organizacja konkursu Mądra Głowa Sprawne Dłonie. Oddaję 500. Zmniejszyć o kwotę 500 zł. Dofinansowanie działalności chóru szkolnego Liceum nr 4. To ile co życzy? 500. Zostanie 1500. Do tej pory żeśmy szkoły się rozwijali. Zmniejszyć o kwotę 500 zł. Ale ja bym chciał to przeczytać chociaż. Już potem pytania do wnioskodawców, to już poprzednie. Doposażenie pracowni samorządowej w 4 liceum do kwoty 1500 zł. Pozycja 30. Zmniejszyć o kwotę 500 zł konkursów i ufundowanie nagród dla uczniów 4 Edro do kwoty 1500 zł. Teraz to jest ta sama poprawka. Panie Rodzeczu, jaka to kwota jest? Nie wiem. Ale tak, to jest tylko jedna poprawka. Ja czytam, bo nie ma zbilansowanej. 6 tysięcy. 6 tysięcy. Daje 6 tysięcy. Do projektu uchwały druk nr 9 w sprawie listy zadań. Paragraf 1. Wykreślić pozycję 42. Określić, rezygnuje się z zadania dofinansowania patroli policyjnych w godzinach nadliczbowych dla 5. Komisariatu Policji w Krakowie. Plus 5, czyli dodać 5 tysięcy, tak? Tak, aha. Skreślamy z tego plus, projektu. Czyli tutaj dodajecie Państwo 5 tysięcy. Do 5 tysięcy? Proszę Państwa, projekt zarządu jest, żeby zmniejszyć o 5 tysięcy, a Państwa jest, żeby zwiększyć. Ale moi drodzy, pozwólcie, że przeczytam. Tam jest o wykreślenie tej pozycji z projektu zarządu. No ja to tak rozumiem, że się to... Pani, ale Pani Basiu, to co to jest niepotrzebne? To nie jest potrzebne. W pozycji numer 44 załącznika do uchwały rezygnuje się zadania organizacji trzeciego charytatywnego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży na Orliku ulica Lipska minus 3000 zł, czyli rezygnuje się. Dalej. Pomoc społeczna dla mieszkańców dzielnicy 13 MOP zmniejsza się... Skreśla się to zadanie. Przepraszam, ja czytam. Pani, ale tu mi... Co tu pani nie kreśli? To nie jest pani poprawka. Pomoc społeczna dla mieszkańców dzielnicy 13 MOP zmniejsza się kwotę o 500 zł zadania 2-3. Zakup... Tam powinno być wykreślać. Opału wykreślić zadanie. Tak. Czyli całkowicie wykreślić zadanie. Tak, z tego projektu zarządu. Z projektu zarządu. A z projektu zarządu? Ale nie, ale to za chwileczkę będziemy mówić, że pani ma wykreślić o 500 zł, a bo pani ma wykreślić zadanie. Dlatego, że nie zmiana, to proszę. A po drugie, mamy 4 tysiące.
tą poprawkę, żebym mógł poddać pod głosowanie, musi się bilansować. Chciałem tylko powiedzieć, myśmy zmniejszyli o 4 tysiące, pani dołożyła 500 zł i powstało 9,5 tysiąca. Wykreśliłam to zadanie z propozycji zarządu. To zadanie, Będzie 9 tysięcy. I będzie 9 tysięcy. Znaczy ja powiem tak, wszystkie uchwały, wszystkie poprawki państwa poddam pod głosowanie pod jednym warunkiem, że poprawki się bilansują. To znaczy, jeśli mi jest A, to jest B i efekt ma być, że ma być 60 tysięcy na końcu musimy uzyskać. I wtedy poddam pod głosowanie. A ale teraz, nie mam blok, to każdy. Nie jest kompromis, tylko to jest sposób głosowania. No nie, natomiast to, nie pani Aniu, i potrzeba wiedzieć, co się. Już jest. Robimy, proszę państwa, 10 minut, dokładnie 10 minut przerwy. Proszę o składanie poprawek, ewentualne poprawki, bo jak możemy. Panie Przewodniczący, pisze kolega na Twitterze, że
Ale to nie jest jedna moja, ani pani, a pana, panie Bolku. Jedna rada, ja nie ustawiam. Ja powiem tak. Pan Brona usprawiedliwiał się, że musi być wcześniej, bo odbiera kogoś z ogniska. Pan Młynarz jest gdzieś, jest w szpitalu i wyszedł na przeszedzkę. Pani Sibek ma córkę w szpitalu. I te trzy osoby się, oczywiście to nie wpływa ani na dietę, ale się usprawiedliwiały. O innych osobach, które są nieobecne, nie wiem. Pani Krystyna Zygiel przebywa jeszcze za granicą. Dobrze. Czy ktoś jeszcze z Państwa pisze poprawki? Koleżanka Marzna coś pisze, ale to jest poprawka? Tak. Marzena, ile ci jeszcze tutaj czasu? Komisja Dziedzictwa złożyła propozycję zmiany na, do zarządu. Ale propozycja czy poprawka? Nie, ale wcześniej do zarządu. Przed? Przed. No to zarząd już się od tej komisji odbył. Natomiast ja mi chodzi o poprawki już fizyczne do projektu zarządu. Ja tylko mam prośbę, żeby się bilansowały poprawki, jeżeli są to poprawki, jeśli to są poprawki finansowe, jeśli są merytoryczne o zmianę nazwy, to wiadomo, że tutaj nie. Pani Basia coś pisze poprawkę? Pani Basia już napisała poprawkę. Już odczytam. Poprawka pani Barbary Orłowskiej do druku numer 9, opisać w pozycji 43 słowa i łąki, wzgórza Lasoty oraz wykreślić słowo odwrót. Co wykreślić? No to słowo odwrót. Tylko byłoby treść byłaby taka zbocze, wzgórza Lasoty i łąki, wzgórza Lasoty. Więc tak naprawdę chodzi o merytorycznie poprawność pewnego punktu, nic się nie zmienia. Zmienia się, bo dopisujemy łąkę na wzgórzu. Zbocze, zbocze, łąka, łąką. Pani ma to uzgodnione? Proszę? Pani ma tą łąkę uzgodnioną? Nie, wczoraj mi przepadła poprawka, była jedna. I pani liczy, że dzisiaj pani nie przepadnie? Nie, będzie na pewno pozytywnie. No od tego jest uzależnione, czy pani Basia będzie tutaj z nami. Nie, no nie. Dywagacje na temat tego, że pani Basia wczoraj jakby sugerowałem, żeby taka delikatna poprawka była. Poprawka była pani Basiu wczoraj w wykreślenie, zupełnie była inna poprawka. Ale nie wiem, że Lasoty. Ja mam wszystko dobrze. Była inna poprawka. Ale niech pani nie opowiada. Ale spokojnie. Tak, o. To może było, ja się może źle wysłuchałem. Niech będzie na mnie. Proszę panią, jest poprawka tu, moja i ale pisze. Kiedy napisał? W pozycji zmienia się brzmienie zadania, to jest uporządkowanie wzgórza Lasoty, łąki, koszenie i uporządkowanie drzewostanu. Na jedno wychodzi. Ale zboże od... Zbocze. Wszystko jest zbocze. Dzwonić Kościół Świętego Benedykta. A gdzie stoi, proszę panią, kościółek na zboczu? No pani zadaje takie pytanie, pani. Ale zbocze zasłaniają drzewo. Zbocze to jest, proszę pani, no ja wiem, co jest zbocze. Dobrze. No, dobrze. Czy jeszcze ktoś pisze poprawkę? Bo chciałbym przyjść. Marzena, czy... Możemy dogniatać kolanem, no.
Nie, ale nie do mnie tak nie. Proszę, czekałem na każdego z Państwa, jak pisaliście poprawki, bez względu na to, czy nigdy do mnie do kolana. Genialną poprawkę na przykład, która wszystkich zjednoczy. No może się tak złożyć, dlatego... Może się tak dać. Za Twoim przewodem złączył się z narodem. Dobrze. Proszę Państwa. Już kończę kanał. Pani Marzeno, czy mamy poprawkę? Nie finansuje mi się już. Nie finansuje mi się, pani Proszę Państwa, no należałoby odczytać wszystkie poprawki, żebyście Państwo mieli pewną świadomość, jak głosujemy. No to odczytam jako ostatni. Ja może odpowiem tylko jako przewodniczący, oczywiście ten głos, skorzystam z tego głosu, żeby wyrazić, no nie zarządu, tylko swoją opinię. Otóż będę bronił poprawki zarządu, która według mnie robi najmniejszą szkodę w całej uchwale. Uważam, że te następne poprawki, które spłynęły poza tutaj poprawką pani Basi, które według mnie nie zmienia sprawy, powodują dość duży, ja już nie mówię o pracy, bo to jest najmniejszy problem, ale dość dużo, bo za to pani Basi płacą, zresztą jak ktoś to słusznie zauważył. Natomiast powoduje naprawdę dość duże spustoszenie i no, ściągamy z mnóstwa ilości zadań nieduże pieniądze i efekt jest taki, że tak naprawdę ta dyskusja, która przebiegała wcześniej, w ogóle nie dotyka tych spraw. No ale jest demokracja, każdy ma swoje... Już się bilansuje, tak? I teraz przeczytamy jeszcze ostatnia poprawka tutaj. Wykreślić całą treść. Pomoc społeczna, zakup głowy. Czyli to jest z poprawki zarządu. Zmniejszenie. W paragrafie 42 zmniejsza się kwotę dofinansowania patroli z 5000 do 3000 zł i wprowadza się w pozycji 28, 29, 30 zmniejszenie kwoty z 2000 do 1500 zł. Kwotę zadania. Paragraf 28. To jest czwarte liceum. To są trzy zadania czwartego liceum. Pozycję 45 rezygnuje się z zadania organizacja trzeciego charytatywnego w turnieju piłki nożnej. W pozycji 10 wydawnictwo związku z historią Podmurza zmniejsza się kwotę do 13,5 tysiąca złotych. A nie jedno, przepraszam? 15. Czyli o 1500 zł. Czyli 4000 na plus idzie na opał, 2000 na plus idzie na patrole policyjne i 1500 ściąga się z liceum, z tych trzech zadań, z turniej piłki nożnej 3000. Czy żeby w ogóle nie brać z opału, żeby opał był 10 tysięcy, czy żeby go w ogóle nie było? Przepraszam, my głosujemy na
W projekcie zarządu jest zmniejszenie kwoty. O 40. Poprawka do tego z projektu zarządu. Jeżeli znajdziemy punkt z projektu zarządu, to 4000 zostaje. Nie, 4000 nam braknie, które zarząd do deficytu. 4000 jest, 6000 pani Marzena dokłada, a te 6000 zabiera 1500. Dobrze jest, dobrze jest, pani Basiu. Ja nie dokładam. Dobrze jest. No nie, nie dokłada, ale nie odejmujesz, no to inaczej. No. Ale wiem, o co chodzi. Dobrze jest, pani Basiu. To jest poprawka numer, pod względem wprowadzenia, numer 4. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Ja swoje zdanie powiedziałem w tej sprawie. Może tutaj poprawki? Proszę. Bo jeśli ja dobrze rozumiem, to likwidacja 5 na OWI 3000 tam było, tak? Tak. A na policję ma być 3000, tak? Tak. Na policję ma być 2000. No to jest. Nie. Czyli ja rozumiem, że tak powiem, wolimy wydawać pieniądze na patrole zamiast prewencji. Nie, bo do tego się powodzę, jak wolność. Dofinansowanie z Unii dla młodzieży to jednak dla mnie jest forma prewencji, żeby ta młodzież jednak coś sobą robiła. Tak, no, logika. Pan rozliczył, panie mówię, ten o logika. Pan rozliczył najpierw. Czy pan wie o tym, co się dzieje na rynku? A co się dzieje, panie? A co się dzieje? Panie radny, pan najlepiej wie, bo pan ma dobry kontakt z panem dyrektorem. No ale panie Bogu, powiem panu, że mam dobry kontakt, bo byłem na wczoraj i dzisiaj. My wiemy, proszę pana. Ale co pan wie? Czy pani dyrektor się rozliczyła z pieniążku do tego? Ale ja się pytam, co się złego dzieje? Proszę pana, czy pan widział, w jakim stanie jest oni w tej chwili? Ale widziałem. Kto jest to na mnie? Ja byłem wczoraj i przedwczoraj. Co się złego dzieje na rynku? No to może pani Ewa coś powie. Ja za tematem dzisiaj nie jest. Ale ja chcę powiedzieć na temat Orlika. Byłam w sierpniu na Orliku. Ojej, panie, pierwszy raz ma pani. To znaczy nie. No super, no to gramy, proszę państwa. Byłam na Orliku, bo zobaczyłam zdjęcia, że jest cały pouszkadzany. Siatki, bramki i tak dalej. I przyszłam na Orlika i co zastałam? Co pani? Zastałam dorosłych ludzi, starszych, grających w tenisa, a dzieci siedzące, czekające na swoją kolej. No przepraszam, ale tak to jest dla dzieci czy dla dorosłych? Przepraszam, jak rozmawiałam z operatorem, to mi powiedział, oni są zapisani. Oni płacą, są zapisani. To później na początku września to samo. Na temat Orlika, natomiast proszę, żeby prosił panie przewodniczący, żeby z Orlikiem raz załatwić sprawę, bo myślę, że pomówienie, które państwo robicie, to będzie już nie poważne. Panie Jasku, jeśli nie ma rzeczy pozytywne, to radny się tym nie interesuje. Kiedy jest coś negatywnego, to radny się interesuje. Taka jest kolej rzecz. Tak powinno być. Ja bym chciał pani Marzeno i pani Jel, żeby pani wszystkie sprawdzały ośrodki sportowe na naszej dzielnicy, w jakim stanie są, ile tam ludzi korzysta z tego, jak to wygląda. Widzę dużo młodzieży na Praszowiance, na Rekalec, pod górze. To pani chyba, nie wiem kiedy pani chodzi i gdzie pani chodzi. Znaczy chciał pan powiedzieć, że chodzi na was. Jakiś temat Praszowianki, to też nie wiem. Ja Praszowianki nie uczyłem. Czy możemy się już wyciszyć troszeczkę, bo emocje, można, emocje biorą górę. Proszę państwa, głosuję, znaczy odczytuję jeszcze raz poprawkę. Poprawkę pani Eli Pytkowskiej. Już czytałem. Jeszcze raz ją przeczytać państwu? Ale pokażę pozycję, bo tak to nic. Proszę państwa, ta poprawka jest jedna. Te poprawkę głosujemy w całości, pytałem się, bo to jest poprawka, a nie poprawki. To jest ta dotycząca ścinania po kolei ze wszystkich, tak. Przypomnę. Nie ze wszystkich. Z pozycji 20 z rajdu podgórski, małopolski konkurs matematyczny,
do kwoty 1000 zł, czyli 500 zł, z pozycji 21, święto szkoły, konkurs matyczny, zespół szkolno-przedszkolny, to jest numer 1, czyli Myślicka, 500 zł ściągnięcie, zmniejszenie kwoty o 500 zł z organizacji szkoły 137, święto szkoły, 500 zł, zmniejszyć o 500 zł organizacja konkursu Czarpar, szkoła 29, zmniejszyć 500 zł organizacja imprez, debata, konkurs taneczny szkoła 65, zmniejszyć o 500 zł organizacja imprezy Dni Sienkiewiczowskiej Gimnazjum 34, zmniejszyć o kwotę 500 zł organizacja konkurs wiedzy o księdzu Tischnerze, zmniejszyć o to jest gimnazjum 51, zmniejszyć o 500 zł organizacja konkursu Mądra Głowa Sławne Dłonie. Też gimnazjum, te zespół szkół numer 2, zmniejszyć kwotę 500 zł do finansowania działalności chóru szkolnego 4 liceum, zmniejszyć o 500 zł do doposażenia pracowni samorządowej 4 liceum, zmniejszyć o kwotę 500 zł konkurs i fundowanie nagród dla osób 4 liceum do o 500 zł, czyli 4500. Następna propozycja, ta sama poprawka. To jest pozycja 44, załącznik do uchwały. Rezygnuje się z zadania organizacji trzeciego charytatywnego turnieju piłki nożnej dla dzieci i młodzieży 3000 zł na Orliku. Następnie w tej samej poprawce. Ale ja czytam poprawkę, to nie są propozycje, panie Gosiu. Pomoc społeczna dla mieszkańców dzielnicy. Wykreślić zadanie, czyli zostaje ta kwota 10 000 zł. I ostatni element tej poprawki to jest wykreślać się z treści rezygnacja zadania dofinansowania patroli policyjnych z nadliczbowych dla Komisariatu Policji w Krakowie 5 000 zł, czyli to zostaje. Poprawka to, co pani Basia sprawdzała, się bilansuje. Druga poprawka pani Eli jest taka, żeby poprawka numer 2 to znaczy rezygnuje się z zadania 44 organizacja charytatywnego turnieju 3000 zł i dofinansowanie. Ale nie z samego rezygnuje. Panie Kasiu. 45 powinna być. 45 powinna być. To jest najbliższa, może to poprawię tylko, żeby było 4, bo to numer 4, numer zadania 45. W pozycji dofinansowania patroli w godzinach nadliczbowych zmniejsza się o kwotę 2000, pozostaje kwotę 3000 zł. Potem jest poprawka pani Orłowskiej Barbary. Dopisać do pozycji 43 słowa i łąki wzgórza Lasoty, wykreśla się słowa od. Potem jest poprawka pani Marzeny Snender. Poprawka do uchwały pozycji 42 zmniejsza się kwotę dofinansowania patroli z 5000 do 3000 zł. Pozycja 28, 29, 30, czyli do liceum numer 4 zmniejsza się z 2000 do 1500 zł kwoty zadania. W każdym zadaniu pozycja 45 rezygnuje się z zadania organizacja turnieju charytatywnego. I pozycji 10 wydawnictwo historii podwórza zmniejsza się do kwoty 13 500 zł. To są wszystkie poprawki. Ta poprawka też się finansuje. W związku z tym, proszę Państwa. Tak. Jeśli przejdzie najdalej idąca poprawka, to się będziemy zastanawiać. Ale dalej nie ma problemu. Każdą trzeba przegłosować. W związku z tym przystępujemy do głosowania, proszę Państwa. Głosów już w dyskusji nie robimy. Poprawka numer 1 pani Ewy Kytkowskiej. To jest ta największa poprawka. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał? Nie ma, tak? Nie. 5 za, 9 przeciw, 0 wstrzymujących. Stwierdzam, że poprawka nie przeszła. Proszę Państwa, druga poprawka pani Elżbiety to jest poprawka do projektu uchwały z organizacją charytatywnego turnieju. Te 3000 zł z turnieju piłki nożnej zmienia się na dofinansowanie patroli policji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję, kto się wstrzymał? 6 za, 7 przeciw,
dwie wstrzymujące. Poprawka nie została przyjęta. Poprawka pani Barbary Orłowskiej w sprawie wzgórza Lasoty, dopisanie słów nie jakby rodząca konsekwencji finansowej i rozszerzenie zadania, dopisanie słowa i łąki, wzgórza Lasoty i wypieszenie słowa od. Kto jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Wynik 11 za, 2 przeciw, 1 wstrzymująca, poprawka za przyjęta. Poprawka pani Marzeny Smender zmniejsza się o 4 pewne. Proszę jeszcze raz przeczytać, bo boję się, że się nie wylasuje. Jeszcze raz przeczytam. 3 na 2. Z pozycji 42 zmniejsza się kwotę dofinansowania patroli. Nie wylasuje się. Dobrze, przyjechałem, ale jak się panu się da filansuje? Słucham? Pani Basia mówi, że się filansuje. Sprawdźmy, żebyśmy nie podali pod podpowiadanie, nie to 1000 zł jest niestety. Zmniejsza się kwotę dofinansowania patroli z 5000 do 3000 zł. Wykreślić, ale jest plus 4. Ale masz plus 4. Ale nie liczmy, tak? Nie liczmy, tak? Bo się naprawdę Państwo powiem. Liczmy po mojej uchwały. 0. Także pozycja druga zostaje 0. Pozycja 6 nie zmienia się, czyli zostaje 5000. Pozycja 9. Nie, musi się nam zbilansować i pani Basiu, jeżeli wykreślamy z projektu zarządu zmniejszenie o 4000, to nam brakuje tych 4000. I dlatego te 4000 musi być na minus. I teraz patrole policyjne, przepraszam, autopoprawka, tak jak miało być 2, więc po prostu dalej nam brakuje tych 2000, brakuje nam 6. A teraz na tych trzech punktach 28, 29, 30 po 500 zł mamy 1500 zł na plus. Teraz rezygnuje się z pozycji 45 3000 na plus i 1500 zmniejszamy wydawnictwo. I teraz jest. Ale ja nie mówię, że pani umie liczyć. Dobrze jest, pani Basiu? Czy jeszcze raz odczytać tą poprawkę? Nie, 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 raz była na nasz. Ja uważam, że czy. Jedna, nawet osoba to przeczytamy, żeby nie było wątpliwości. Wykreślić całą treść pomoc społeczna zakupowała, czyli pozostaje zakupowały, pozostałoby taki, jak w pierwotnej wersji. Zmniejsza się kwotę dofinansowania patroli policyjnych z 5000 do 2000 zł. Ja myślę, że to nawet nie ma sensu, pani Marzeno, bo to lepiej, żebyś pan z nic nie wysłała. Uważam. Panie przewodniczący, jesteśmy w trybie głosowania. Ja już nie dyskutuję. Ja czytam tą poprawkę i przegłosuję. Pozycji 28, 29, 30 zmniejsza się kwotę z 2000 zł do 1500 zł. Z pozycji 45 rezygnuje się z zadania organizacji drugiego charytatywnego turnieju piłki nożnej. Z pozycji 10 wydawnictwo związane z systemem podróża. Zmniejsza się kwotę do 13,5 tysiąca zł. To już mamy jasność. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem tej poprawki? Dziękuję. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Pięć za osiem przeciw jedna. Stwierdzam, że ta nie przyjęła tej poprawki. W związku z tym, proszę Państwa, głosujemy uchwałę zarządu wraz z przyjętą poprawką. Przeszła jedna poprawka pani Barbary. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem projektu zarządu wraz z przyjętą poprawką? Kto jest za? Dziękuję. Kto jest przeciw? Dziękuję. Kto się wstrzymał?
Jednym z zawsze przeciw wierzchowiące zmierzam do lepszej uchwały do świętą uchwały. Tam do sypera poproszę, uchwały i złożę ją na piśmie. Dobrze. Dziękuję.